Witam serdecznie, jestem Paprodziad i zapraszam na tani film drogi. Tani, ponieważ nie trzeba na niego dużo kasy, a drogi, ponieważ jest nam bardzo drogi i będzie to podróż. Podróż po Warszawie nieznanej, której w przewodnikach nie zaznacie. Towarzyszył będzie mi mój przyjaciel Wielbłąd Romario, który związany jest z kolei z koleją i też ma nie po kolei w głowie. Opowiemy o naszym pociągu do tego miasta i o tym, czemu tak lubimy penetrować ten Syreni Gród, który dla nas jest po prostu cud miód. Jest takie zdjęcie w internecie, krążące. Jest to plan, mapa Warszawy przedstawiająca forty, fortyfikacje. Kiedyś carskie, teraz nasze, polskie. One są podświetlone, widnieją jak stółbie w morzu. Na środku jest cytadela. Wokół cytadeli jest najmniejszy pierścień tych fortyfikacji. Dalej jest pierścień wewnętrzny, a jeszcze dalej jest pierścień zewnętrzny. Jak sobie popatrzymy na te lokalizacje, możemy wyłączyć szybko komputer, za bardzo sobie nie psuć oczu i zacząć zwiedzać Warszawę. Ceglaną, błotną, brudną, trawiastą, ukrytą, dostępną, niedostępną. Nie wszędzie wejdziemy. Niektóre miejsca są prywatne. Niektóre miejsca to jeszcze teren wojskowy, na przykład Bemowo-Radiowo. Niektóre są totalnie skomasowane, jak Fort Mokotów. Są miejsca tam legalne, niedostępne, zakłódkowane. Są tam miejsca zalane wodą, zalane błotem. Słuchajcie, w tej materii jest naprawdę miejsce dla każdego, tak jak na całym świecie. Yeah! Warszawska turystyka ekstremalna, na znój i nudę, rzecz idealna, bracia i siostry, ruszajmy żwawo. Witaj przygodo, witaj Warszawo. Warszawska turystyka ekstremalna, to sprawa klawa i niebanalna. Niech się w domu kiszą osobniki herlawe, a my raźno idziemy na Warszawę. I to jest ta właśnie warszawska turystyka ekstremalna, czyli podróżowanie szlakiem dziury w płocie, czyli branie Warszawy, tej nieznanej, nawet czasami zakazanej, ale miasto jest nasze i nie może być inaczej. Polecam również spacery wzdłuż linii kolejowych. Linie kolejowe w Warszawie są jak gdyby poza Warszawą. Albo w wykopie poprowadzone, albo w wiadukcie. Naprawdę spacer wzdłuż nich daje spokój. Można odpocząć od betonu, od asfaltu, od zgiełku. Jest mało ludzi, za to dużo maszyn, żelaznych, ciekawych. Kłaniamy się nieużywanym już od dawna budynkom ceglanym, które kiedyś pełniły poważną kolejową służbę. Widzimy stare węglarki, które wypadły z obiegu i nie wiadomo, czy wrócą. Zapraszam na tereny kolejowe. Jest to fajne. Nie wierzycie? Sprawdźcie. Warszawa to już coraz bardziej symbol wyścigu szczurów, szklanych wieżowców, betonu i spalin. Ale my szukamy drugiego dna, a nawet trzeciego. I odnajdujemy tutaj świat tajemnic, świat czarodziejski, magiczny, taką naszą Narnię. Szlakiem właśnie dziury w płocie przychodzą do nas warszawskie łakocie. Mimo że na Woli nie mieszkam dość długi już okres czasu, to zawsze chętnie tu powracam i moje życie z tym kawałkiem warszawskiej ziemi był, jest i będzie. To moje życie będzie związane poprzez to, że tu się urodziłem, tu chodziłem właśnie do przedszkola, chodziłem na Bema do szkoły. Tu chodziłem na religię do świętego Klemensa, na Karolkową. Tu pracowali moi rodzice do emerytury. Tu byli moi kumple i tu było moje gniazdo, a każdy prak do swojego gniazda w pewnym momencie wrócić musi, bo to jest siła wyższa i skrzypce. Pewnego razu w gwarny dzień targowy na placu Kercelego spacerował sobie pewien jegomość pomiędzy gawiedzią i rozpowiadał, że ma do sprzedania różnego rodzaju rury i rureczki,
i zainteresował się tym pewien inny człowiek i pyta się: panie, jakie ty masz te rury, jakie rureczki? A ten rozchyla poły marynary, a tam nagany, wisy, belgijki, insze winchestery. A ten się go pyta: Bożeż ty mój panie, jak pan się nie boisz, przecież nas mogą tutaj za to rozstrzelać, wysłać i zabić. A ten mówi: o, przepraszam, widzę, że szanowny pan z Krakowa.